Siemanko, Grosik z tej strony, kolejny wypad w teren. Znów będzie dzisiaj nocka na kopaniu. Dzisiaj ze mną jest detektorysta Japa oraz Fredziu. Fredziu, chodź tutaj. Fredziu, chodź, chodź Fredziu. Chodź Fredziu, chodź. Fredziu. Jest Fredzio ponownie z nami na polu. Piesek znajomego. No, Fredziu, fajny jesteś. Fajny. Dobra, zaczynamy wykopki. A teraz wyszło kawałek łuseczki z Mosinka. Teraz trafiłem jakieś takie kółeczko, jakby znajome. To chyba będzie jakaś militarka. Ale nie jestem pewny, od czego to jest. Teraz wyszła pierwsza kuleczka ze szrapnelka. Tak, Fredziu? Wyszła kuleczka. I mam jakiś guzik. A może mi się wydaje. Coś okrągłego. W grudce ziemi. Nie jestem pewny, czy to guzik, czy moneta. Zaklejone strasznie. To jednak monetka, ale raczej nie powiem wam w tej chwili, co to jest za moneta. Strasznie zaklejona. Co, Fredziu, tam wyczułeś? Coś idzie? Czy pies? Paśki czujny. Zaraz, ratunku. Tak, kuleczka. A teraz wyszła kolejna kuleczka ze szrapnelka. A może to nawet nie szrapnel, tylko coś starszego. Póki co wychodzą same kuleczki ze szrapnela, a tam Łukasz coś kopie. Teraz trafiłem 20 groszy z PRL-ku. Mam jakąś monetę. Chyba Borotynka będzie. Albo coś w tym stylu. Jak myślisz, Łukasz? Borotynka. Chyba Borotyna, co nie? Teraz trafiłem taki oto stalowy czubeczek. Mam kolejną rozwaloną łuseczkę z Mosinka. A teraz wyszedł taki oto czubeczek. Teraz wyszedł taki kawałek mosiądzu. Jakaś róleczka. Jak dobrze widzę. Tak, w środku to jest puste. Ale to jest dosyć gruby materiał. To na pewno nie była łuska żadna. Ma jakieś takie dwa frezy tutaj w poprzek. Ale nie wiem, co to mogło być. Znalazłem jakąś monetę, ale niestety nic na niej nie widać. I mam kolejną monetę. Bardzo malutka, cieniutka.
Na borotynkę wygląda. A może nie. No. Ale na pewno teraz wam nie powiem, ale jest troszeczkę wygięta ta monetka. Ale jest takie maleństwo. I wyszedł ponownie kawałek pierścienia wiodącego. Teraz będzie mała przerwa na kawę. Bo spać się chce trochę. Trafiłem jakąś monetkę. Tak mi się wydaje, że to moneta. Zaraz zobaczymy. Na pewno jest wygięta. I trochę zielona. I chyba nic na niej nie widać. Co nie, Łukasz? Pcieruszek. No. Nic. Szkoda. Ponownie wyszedł kawałek łuseczki. Trafiłem kolejną monetkę. Ponownie taka malutka. Zieloniutka. Może to będzie borotyneczka, a może i nie. Ale jakieś maleństwo. I jest któraś z kolei kuleczka szrapnelowa. Trafiłem jakąś monetę, ale jest strasznie zaklejona. Może trochę się wyszoruje ją. Może z tej strony będzie wiadomo. Chyba to będzie jakiś perelek. Tak. 20 groszy z PRL-u. Mam kolejną monetkę. Ponownie jakieś maleństwo wyszło. Jakieś szczęście dzisiaj mam do takich małych monet. Możliwe, że to będzie jakaś baratyneczka. Mam jakiś guziczek. Łóżko też widać na tym guziczku. O, i jakiś musiąc. I jest numerek. Patrz, z numerkiem coś znalazłem, zieloniutkie. Patrz, Łukasz, dwudziesteczka. Petarda. Trafiłem jakąś większą monetkę. Jest zieloniutka. I nieczytelna. Przynajmniej z tej strony. Ale ładnie biło. Na 32, na Equinoxie. Z cewką 15. Niestety nic nie widać. Patrz. Łukasz, nic, no, co nie? No to grubość to może krajcar jakiś. Może być krajcar, no. A teraz wyszedł taki kawałek jakiegoś złomu. Możliwe, że to kawałek szrapnela jakiegoś. Trafiłem teraz 20 groszy z PRL-u. Mam kolejną monetkę. Ciekawy jestem, co to jest. Łukasz, na co stawiasz? Przyjrzyj się. Widać coś na niej? Nic. Może po umyciu będzie wiadomo. Coś, jakby jakieś napisy były, to nie tutaj, albo zarysy czegoś. Spójrzcie, teraz trafiłem taki malutki pocisk. Wygląda jak miniaturka takiego pocisku muszkietowego, ale jest bardzo malutki. Długość, nie wiem, może centymetr. A teraz trafiłem taką oto łuseczkę. Jest prawie godzina trzecia. I mam kolejną kuleczkę ze szrapnelka. Znalazłem jakąś monetę. Co to, Łukasz, może być? Księstwo chyba warszawskie. Księstwo warszawskie. No. Z tej strony stan. O, stan tragiczny. Tutaj nic nie widać. Nic nie widać, ale bardzo fajna monetka. Gratuluję. Dziękuję. Kończymy wykopki na dzisiaj. Jest godzina 3:40 i powoli zawijamy się do domu. Jestem w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. Tym razem udało się to pole dokończyć.
jest już posprzątane, fanciki są wyzbierane i zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc możemy zaczynać podsumowanie. Lecimy od lewej strony. Łuseczki karabinowe, czubeczki, w tym jeden stalowy, czyli to będzie prawdopodobnie końcówka II wojny światowej. Ten oto krążek to będzie przejściówka do zapalnika uderzeniowego, tak mi się wydaje. Kuleczki ze szrapnela, kawałek pierścienia wiodącego ze szrapnela. To nadal nie wiem, co to może być. I moi znajomi również. Jakaś taka rurka mosiężna, posiadająca jakieś takie dwa frezy w poprzek. Ten mały nabój to jednak jest do KBKS-u pocisk. Co tam dalej lecimy? Trzy monetki nieczytelne. Monetki z PRL-u, prawdopodobnie Krajcar. Ta duża moneta, która pod koniec wyszła. Księstwo warszawskie. Stan bardzo słaby, ale udało mi się jakoś rozszyfrować. 3 grosze, 1811 rok. Teraz ta monetka. Prawdopodobnie to było 10 groszy, 1840 rok, ale jest w bardzo słabym stanie ta moneta. 4 prawdopodobnie boratynki, ale stan bardzo słaby, wręcz tragiczny. I na sam koniec guziczek z 20 i z kropką. Rosja carska, wzór 1829. Guzik posiada uszko i jest w nie najgorszym stanie. Opis guzika wstawię w komentarzu do filmu. I takie to były wykopki. Nie daliśmy rady do 6 rano, tylko troszeczkę wcześniej się zerwaliśmy, ale suma summarum udało się kilka tych fantów wykopać. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!